Kurde, paliwa mi w Oplu zabrakło. Muszę Ubera zamówić. Czasami szef bez butów chodzi. Uber ma podjechać już. Chyba mój Uber. Witam pana serdecznie. Ja tutaj mam kursik po niejakiego pana Roberta. Tak, ale tak. Proszę nie dotykać. Tu jest kultura, my dbamy o klienta. Witam pana serdecznie. Pan Robert, tak, dobrze, wszystko się zgadza. Widzę, że to pan Robert. Tak, to Robert. To ja tutaj dla pana zrobię niespodzianeczkę. Stopki wymasujemy, wycałujemy, wszystko będzie. Zapraszamy na fajny kursik. Poważnie? Poważnie. Ale mi się trafiło. Tak, trafiło się panu jak złotej kurze jajko, no. Zapraszamy do środka, proszę się tu rozpłaszczyć. No niestety nie ma złotej piłki, ale jest srebrna audica. Zapraszamy na kursik. Ja już tu zamykam, roletkę podwinąć. Ja pierdzielę! Jaki luksus! Jak w Maybachu. Co on tam powija? I co, tutaj mam sobie nogi postawić? Na jak? Na jak? Panie R! Panie R! Dokładnie! Spójrzmy co jest w wiadomościach. Nie, no niech pan nie gada, że pan ma tu telewizję. Dokładnie. Same gwiazdy woziło. Od celebrytów po piłkarzy, po księży, po ministrantów i po rybaków. Witajcie w kolejnym odcinku Royal Trip High 5. Kolejny dzień Poznań i Przemóż Przemoznawca. Witam serdecznie, mam zaszczyt wozić Hi Five'a, największego celebrytę w Polsce. Merry Christmas. Jesteśmy już w miejscu docelowym, proszę pana, stadion, pana drugi dom, tak? Jak to stadion? Co pan mówi? No jak co pan mówi? No jest kurs, zlecenie, jest stadion, jest pan Robert. Ja do kawiarni. No jakiej kawiarni? Jaki Robert? Robert L. Lewandowski, tak? Robert B. Ja jestem Robert B. No ale pani kochany, no teraz pani mi pan gada? No ja do kawiarni chciałem, nie do... Co mnie pan z Lewandowskim pomylił? Co, taki podobny? No tak, no bardzo. Nie, no niech pan nie gada. Do kawiarni poproszę na kawkę specjalną. To czy jest jakaś pomyłka? Czy ja wziąłem nie tego klienta? Czyli Lewandowski cały czas czeka na... Ciebie? God damn it! Lewy, jadę po ciebie! Jak już jesteśmy przy stadionie, to wyjdźmy na chwilę, zatrzymajmy się. Przy okazji domykają się drzwi same, domykają się, jest klasa. A przy okazji dobrze się składa, bo partnerem daily vlogów motoryzacyjnych na trasie Royal Trip High 5 jest właśnie STS, oficjalny sponsor reprezentacji Polski, który specjalnie dla was przygotował z okazji Royal Tripa bardzo ładną ofertę. Z kodem BUCZO30 macie 30 zł na darmowy zakład w STS. Link w opisie, promocja jest ważna przez cały grudzień, no ale wiadomo, warto jak najszybciej skorzystać, tym bardziej, że już niedługo Liga Europy, Legia gra ze Spartakiem u siebie, mam nadzieję, że to nie będzie ich ostatni mecz w Lidze Europy w tym sezonie. No i pamiętajcie, że musicie być pełnoletni, żeby skorzystać z tej promocji, a my jedziemy dalej. Dzisiaj w Poznaniu będę miał przyjemność pokazać wam Audi A8L, którą jeździł Robert Lewandowski. Jaka to jest historia dokładnie? Już panu opowiadam, historia jest tego typu. Auto było autem hotelowym, tak? Do wożenia biznesmenów, celebrytów, piłkarzy, gwiazd największych na świecie. I mamy informacje. Ale to tak poważnie, to już totalnie poważnie. Bardzo poważnie. Tym autem jeździł ten słynny Robert Lewandowski, który no niestety nie zdobył złotej piłki. W tym roku został oszukany, ale my to załatwimy, że w przyszłym roku będzie ta złota piłka. Kurde, na wypasie samochód, tak jak ty mówisz, ale naprawdę na wypasie. Tu jest wszystko. Co tutaj mogę regulować? A tu możesz sobie regulować wszystko. Masaże stopek, pupy, pleców, karku, łokci. Mam masaże tutaj? Masz masaże, masz podgrzewanie, możesz sobie... Gniazdko, wszystko jest. Czajnik, człowieku, do herbatki zrobić. Zimno ci? Chcesz herbatkę? To jedziemy na zakupy kupić czajniczek. O kurde. Kiedyś tosty robiłem w liceum, sprzedawałem za 3 zł. To może teraz tutaj tak to samo. Ja nie wiem, no jedziemy do mnie do domu po tosterek, ja mam chlebek. Będziemy sprzedawać, nie? Musisz się zwrócić. Dokładnie, na taką pogodę w koreczku podejdziemy, sprzedamy parę tościków. Sądzę, że na paliwko się zwróci. 3-litrowy motor, prawie 300 koni. 160 km na godzinę przy tempomacie, 2000 obrotów na liczniku i proszę ciebie spalanie 6,4 w aucie, gdzie ma 5,30 długości, tylnie osi względne pełen wypas, tu jest ze 2 tony LEDów i tak pali bardzo mało. Połóż sobie nóżki, ja ci stopek masować nie będę, ale tutaj zrobi za ciebie to masaż, ustawiasz sobie na tableciku, rozmiar stopki podajesz 42, 28, 54, masuje ci stopy, dziękuję, do widzenia, robimy reportaż. Co ty gadasz? Zarąbisty tablet. Jakby go zabrakło w tym aucie, to chyba byś nic nie zauważył, co? Mogę. Kurde, no, no nie wiem, no muszę na pewno. Wybór w perfum, mocno, intensywność. A tu już pachną. Lato, zmieńmy lato. Co ty gadasz, jaki tu bajer jest? Na ile to jest konfiguracja? Z bankiem myślę, co? 1 000 000 złotych jak w mordę szczelił! Ale nie, poważnie mówię. Poważnie. Ja pierdzielę, ogrzewanie przestrzeni, jonizację sobie wziąłem. Poczujemy się jak na Bałtyku. Tak, ale właściciel korzysta z wszystkich bajerów tego auta. Góra, dół, góra, dół. Woo! Dyskoteka. Widzisz? Jak w tym Asterix, Abelix. Widzisz mnie? Nie widzisz? 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 Nie widzisz? Widzisz? Dobra, bo zaraz zepsuję. Roleta przód. Co ty gadasz, że z przodu też jest? A ta. Jaki bajer! Czuję się panem i władcą. I tak masz się czuć w tym samochodzie. Co ty gadasz, że otwieram panoramę z tablecika? Otwieramy panoramę, włączamy ogrzewanie na 28 i jedziemy na otwartym. Jak słońce to cabrio. Jak słońce to cabrio. Szkoda, że kurde słońce. Ten tekst przeszedł do historii, no nie ma co gadać. Co ty gadasz, tu są sławki. Ty, to się rusza, ja jeszcze mogę to położyć. Tak. Kurde, jak w Maybachu. No tylko w Maybachu. Rzeczywiście, grzeje mi stópki. Grzeje stopki. Na -1 to jest idealne rozwiązanie. No jeszcze z panoramą otwartą. Patrzcie, jaki bajer, tu można kliknąć. I to wszystko wam się, wszystkie rolety wam się podnoszą do góry. Łącznie z tą panoramiczną. I teraz macie ciemno jak w... Nie dokończę, nie dokończę. Tablecik wszystko obsługuje, masaż. Ramiona, aktywacja, witalizacja, wszystko macie. Natężenie maksymalne. Weźmy sobie aktywację. Zobaczcie, jak ten samochód wygląda z zewnątrz. Wiadomo, że to tylko Audi, ja Audi nie lubię. A ty lubisz Audi? Nie lubię, ale Tom kocham. No tak to jest, człowiek uczy się całe życie i dojrzewa i w tym się zakochałem. Okej, ja mówiłem, że tylko R8 szanuję z Audi współczesnych, ale rzeczywiście to jest bardzo wygodne auto. Nie mówię w kwestiach silnikowych czy awaryjnych, to mam w dupie, bo to nie moje auto. Niech się martwi właściciel, co? Dokładnie, Robercik. Wow, jaki bajer! Jak to w nocy musi wyglądać. Wariacie, nie jesteśmy na kanale twoim. Żebyście nie pomyśleli, że on jest jakiś... Ale jest... no coś w tym prawdy jest. Nie, wcale nie. To jest normalny człowiek, tylko przed kamerą mu odwala. Zobaczcie, jaki sztywny. Jakie ładne detale, zobaczcie, to jest prawdziwe drewno? Oczywiście! A z przodu pokaż, jak to z przodu. Pokaż, jak to z przodu. Mogę usiąść? Oczywiście! Co ty tutaj chyba narobiłeś ze strachu? Narobiłem. Że wiedziesz Lewandowskiego? O kurde, ale bajer opcja. Tyle elektroniki, jakby do Wisły wsadzić, to wszystkie ryby by zdechły. Tej 2 lata by musiał czytać instrukcję obsługi, żeby rozkminić, co tu się dzieje. No, ale taka prawda. Luksus na pełną parę, tak w życiu bym nie powiedział, że Audi może być tak... Dobra, wsiadaj tutaj, to teraz ja cię przewiozę. Chyba jednak jakiś naćpany, bo my 2 na godzinę jedziemy. Spokojnie. A ja już podjarany. A jechałeś tu kiedyś z tyłu? A jechałem. I sam szef mnie wiózł. Poważnie? Poważnie. To bardzo dobrze. Zobaczmy, jak to jeździ, panie prezesie. A ty zajmujesz się tym na co dzień, tak? Tak. Jesteś kierowcą, co? Jestem szoferem prawdziwego biznesmena z korpusu dyplomatycznego. To jest zarobiste zajęcie. I jeszcze zobacz, jakim autem. My tu nie gadamy jakimś busem, jakimś tirem, jakimś autobusem, jakimś dostawczakiem czy czymś. I ja tu jeżdżę prawdziwym kozakiem. Szef mi mówi zwolnij do 180, bo mi skoki narciarskie zacina. Mówię, nie ma problemu, królu złoty. Z 210 na 180, tak, dziękuję, do widzenia. Jesteś szoferem jednego człowieka, czy... Tak. Okej, czy tylko jeden człowiek cię wynajął? Pracuję dla jednego człowieka, człowiek, dla którego pracuję, to jest jego miejsce, to jest jego biuro. On tutaj spędza cały czas na telefonie, cały pełen łeb roboty. Który to jest rocznik? 20? 2-latek, 19 rok. Wybierał między S-ką a 7. I czemu wybrał Audi? Już ci powiem dlaczego. Ja z tych 3 samochodów w życiu bym nie pomyślał o Audi. Ja też, dopóki się nie przejechałem, a chodzi o to, że jeżeli miałby jeździć za kółkiem, to biorę BMW bez gadania. Ale jeżeli chodzi tutaj o jeżdżenie typowo z tyłu, to to jest niesamowicie, po prostu no Audi bije na pysk inne auta, tak? No sam byś się nie spodziewał, no zobacz, jaka tu jest sytuacja, sam byś się tego nie spodziewał, musiałeś się dopiero przejechać, żeby się przekonać. I ja tak samo, zestaw multimedialny tu w środku dla kierowcy jak dla szofera, czyli dla mnie numer 1, tak? No ten pierwszy myk jest spoko, ale to ma 5 sekund, naprawdę? Tak. No może mieć, z 5,5, no może mieć. Ile kilometrów rocznie robisz? Tym 60 tysięcy. Poważnie? 60 tysięcy tym samochodem. Właściciel zrobił z 5 tysięcy. kupił auto dla mnie. No jaki to jest zbawiciel! Gdzie mogę CV złożyć do takiej pracy? Do mnie, ale no, rozpad to, rozpad, proszę. Nie będzie roboty, bo mnie wykluczasz z interesu. To niech drugie auto kupi, będę na dwa jeździł. Obstawę. Ten szef jest jednak mimo wszystko trochę twoim przyjacielem? Takim tak, kumplem? Oczywiście, tak. To słuchaj, no my tu spędzamy po, codziennie jeździmy po 12–14 no godzin. O tym mówię, że spędzając tyle czasu sam na sam, totalnie, znając wszystko, wiedząc co jest, kim zdradza żonę i tak dalej, i tak dalej, no wiesz, musicie mieć zaufanie do siebie. Nie, no takiego czegoś nie ma, wszyscy są oczywiście... No żartuję, a, wiadomo, wiadomo, ale co zostaje w Vegas, zostaje w Vegas, a co zostaje w Audi, zostaje w Audi, haha! Zajebista sprawa. I to tylko było i wyłącznie gotówki, lodówki mu brakuje, gotówki mu nie brakuje. Gotówki mu nie brakuje, lodówki mu brakuje. Ale będzie. Przepraszam, szefie, przepraszam. Bardzo dobrze, czas to pieniądz. Naprawdę fajny samochód, naprawdę ciekawy. Domknie się, wszystko jest, działa, nie zepsute. Przemo, bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas, za to, że mogliśmy się spotkać, wypić kawkę, razem pojeździć. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Pamiętajcie również o kodzie BUCZO30 na darmowy zakład STS do 30 zł i dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji Przema, pamiętajcie o subskrypcji programu Hi_5. Już jutro kolejny odcinek z serii Royal Trip. Kolejny fajny samochód, kolejny fajny dzień. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!